Witam ponownie. Trasa z, już patrzymy, z Malmö do Calais. Patrzyłem, czemu ładunek jest po angielsku, myśląc, że to mąka. Prawdziwy fluor. Dobra, jedziemy dalej. Znaczy kiedyś, tak, kiedyś mi się udało w tym miejscu puknąć. Niczego niespodziewającego się miejsca. To ja sobie tędy przejeżdżam. Zerkam, ponieważ jest. Dość późno. A ga wciąga. A potem rano się ciężko wstaje. Czy dobrze dostrzegłem, że właśnie teraz będę zjeżdżał? Chyba dobrze. Tak. No drogi Dafie, oprócz tego, że masz pomarańczową kierownicę, kojarzysz mi się z Deutsche Arbeitsfrontem. To jeszcze masz taką malutką tą nawigację, że nie widzę nawet jaka jest prędkość dozwolona, ale nie będę włączał tej śmiesznej, wiszącej w powietrzu nawigacji, bo no, nie. Widoczki są ładne. Co prawda, takie, czy one są jak rzeczywistość? Niebo może tak. Ziemia trochę chyba mniej. No, tutaj oczywiście w grę wchodzi optymalizacja, która powoduje, że gra działa dość płynnie, mimo ustawień, ale o tym już mówiłem. I tak, no cóż, no. Jeśli człowiek nie przygląda, to jest wszystko ok, gorzej jak się zaczyna przyglądać, wtedy widzi, że wszystkie drzewa w lesie są takie same. Ja wiem, że wszystkie sosny są podobne do siebie, no ale jednak nie takie same. Teraz to już chyba trochę za późno było z tym kierunkowskazem. Zakręt. No, chciałem rzucić okiem, jak autko wygląda z zewnątrz. A przy takiej prędkości spojrzenie z zewnątrz kończy się wizytą na bandzie.
W sumie to jakiś timer bym sobie mógł sprawić, choć tutaj nie ma reguły. Jeszcze nie doszedłem do tego, jakim kluczem szedł tutaj się kieruje, dzieląc odcinki na części. Znaczy odcinki, no, te zrzuty wideo, no tak to nazwę. Stacja benzynowa jest, ale to trochę za dobra, tylko że będzie prosta. I chyba zaryzykuję sobie spojrzenie z zewnątrz na ciężarówkę. Dobra, 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 ustawiamy, dobra, mniej więcej, dobra, 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 dobra. Dobra, o, tej, a, już zakręto. Za długo pooglądałem sobie, a bo, tu może tu, może tu, tak, tak, tak. No. Udało się nie walnąć w nic. Właściwie to gdzieś tu miałem się dokładnie przyjrzeć. Co jest dość trudne przy tej wielkości cyferkach. Jest tu gdzieś termometr, ale... No tak naprawdę mi się zawsze kojarzy ta gra, przynajmniej to jak widać. Jak nie pada deszcz, to kojarzy mi się z jakimś upałem. Nie, żeby mi to przeszkadzało, bo ja lubię upał. Ach, wręcz uwielbiam upał. Nie lubię zimna, ale upał kocham. A może nie aż tak, żeby Afryka, ale... Chociaż w sumie Afryka może być. Choć oczywiście to nie to samo. Co nasz upał? Nasz upał jest inny, nasz upał ma w sobie choć odrobinę wilgoci, zapowiedź kąpieli. Jak się podrapać po nosie? Nie trącając mikrofonu. Tył tej czerwonej beczki wygląda jak twarz. No i teraz słusznie się boi, bo zaraz będę grzmotny. A mówię. No i co? Chciałbym zjechać na właściwy pas, a nie mogę, bo mnie tu wariat drogowy wyprzedza. Coś dzisiaj nie halo z ciśnieniem mi trochę głupie.
dziwne, pilnowane, by tu bluzgi leciały odnośnie tego, którym to pasem się mieści. Ale nie jest to prawdziwe, więc spoko, a poza tym tu się zaraz pasy skończą. Ponieważ krzyżyki wiszące w powietrzu zatarasują drogę. Świnia. Czego nie skręciłeś tam w krzyżyki? Może jedzie. A tak inaczej nie widziałem, że można sobie było taką wziąć bez napisów. Okej. Co mi fuel consumption, a raczej bardziej to mi jest potrzebne. Ponieważ jak mi braknie powietrza, to będzie pół mnie. Wiem, że nie można ruszyć ciężarówką bez powietrza, to wiem, ale jak to jest, kiedy powietrza braknie mi w czasie jazdy, bo zbyt często zahamuję. W czasie jazdy kierowca ciężarówki nie hamuje hamulcami, ponieważ jest kilka przyczyn. Jak się przegrzeją, a się przegrzeją, jeżeli będziemy nimi hamować za nadto, to przestaną działać. W osobowym samochodzie też zresztą, no chyba że mamy ceramiczne tarcze, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z widzów mojego po wysiłku czynionego do przekalania wrażeń z gry takowe posiadał. Choć może się mylę. Widziałem wejście z Azerbejdżanu, może gdzieś tam mają takie ceramiczne. Ja żartuję oczywiście. Nie, żeby się wyśmiewał z mieszkańców Azerbejdżanu. Szczególnie, że może faktycznie ktoś z niej. O, nie musiałem. Faktycznie tu wszedł. To nie przez przypadek. No, chociaż prawdopodobnie raczej przez przypadek. Ale ponieważ dość często mi się zdarza tutaj, odkąd się bawię w te nagrywaniem, że muszę co chwilę odszczekiwać to i owo, to możliwe, że się mylę. Dobra, mamy stację benzynową. Tym razem rzut oka na mapę, czy daleko jeszcze. Skorzystamy sobie ze stacji benzynowej. Może nawet i zatankuję, chociaż nie, no mam pełno, ale okej, dobra. Jak już jestem, to skorzystam. Tak, w tym odcinku to wszystko. Zapraszam do oglądania następnego i jak zawsze do pozostałych moich gameplay. Ewentualnie ktoś mógłby zasubskrybować czasem. To jakby nie było źle. No nic, to do zobaczenia w następnym odcinku.